Witajcie, zapraszam dzisiaj do porównania Galaxy S10 Lite, a także Note a 10 Lite. Co do wyglądu oraz wykonania obudowy mają podobne elementy. Spora wyspa na aparaty, do tego małe ramki dookoła ekranu, choć one są nieco smuklejsze w Galaxy S10 Lite. Mam otwór na kamerkę do selfie, z tego co można zauważyć. To wcięcie jest mniejsze w Note 10 Lite, natomiast kamerka do selfie w każdym telefonie jest taka sama. Samo wykonanie jest nieco inne z tego powodu, że Galaxy S10 Lite dysponuje szkłem na tyle i to jest bardzo fajne, natomiast Note 10 Lite dysponuje plastikiem i to jest już pewna wada. Mamy też metalowe korpusy i to jest o tyle fajne, że telefony rzeczywiście są bardzo dobrze spasowane, bardzo sztywne. I to zaznaczam na plus. Skoro to warianty Lite, zostały tutaj wymuszone pewne kompromisy. Nie ma głośników podwójnych, nie ma także odporności na wodę, a WS10 Lite brakuje złącza słuchawkowego. W sumie to bardzo ciekawe, dlatego że w Naucie mamy tego typu złącza. Przypomnę, że jest w nim jeszcze slot na rysik s -Pen. Na pewno sporem atutem jest dobre dopasowanie przycisków do ramki, zapewniają dobry, wyczuwalny skok. Bardzo przypadła mi do gustu delikatna wibracja, czujemy tutaj, że są to te Telefony jednak z wyższej półki. Oczywiście mają hybrydowy dual SIM na temat frontów. Dodam jeszcze, że ekrany są płaskie, zatem nie powinno być problemu z dopasowaniem folii czy też szkła. Raz za wygląd i wykonanie punkt zdobywa Galaxy S10 Lite. Jego budowa jest lepiej wykonana. Natomiast jestem zdania, że Note zasługuje na notę 0,5, z tego powodu, że cała reszta poza tym plastikowym panelem na tyle wypada bardzo podobnie. Wbudowane pojedyncze głośniki gwarantują podobne doznania. Akustyczne. Maksymalna głośność jest naprawdę bardzo dobra. Odnoszę wrażenie, że kiedy zwiększymy głośność, to coraz bardziej cierpi na tym szczegółowość dźwięku. Chociaż jestem zdania, że odrobinę bardziej czysty dźwięk zapewnia Galaxy S10 Lite. Wada polega na tym, że głośnik w każdym telefonie można łatwo zasłonić. Do słuchawek zarówno Note oraz SK przekazują bardzo fajny, klarowny dźwięk. Wynika to na pewno z obecności Dolby Atmos. Oba telefony dostają jeden punkt w aspekcie audio, ale w tej cenie Możemy oczekiwać, aby głośniki były na wyższym poziomie. Na pokładzie każdego Samsunga mamy skaner zatopiony w ekranie, którego działanie bywa losowe. Czasami jest zadowalająco szybko, a czasami wymagana jest kolejna próba skanowania. Bardziej sprawnie działa skaner w Galaxy S10 Lite, natomiast czytnik w Note'cie pracuje w miarę dobrze wtedy, kiedy znacznie dłużej przytrzymamy palec. Druga metoda to bardzo szybkie rozpoznawanie twarzy, oczywiście bazuje na kamerce do selfie. Skanowanie działa o dosłownie ułamki sekund szybciej w Galaxy S10 Lite, ale to jest bardzo niewielka różnica. Rozpoznawanie twarzy działa także w ciemności, kiedy skanowanie się odbywa, możemy zobaczyć na ekranie ładną animację dookoła aparatu frontowego. W tym aspekcie obydwa telefony otrzymują jeden punkt, chociaż zwracam uwagę na to, że każda metoda działa nieco szybciej w Galaxy S10 Lite. Co do ekranu, specyfikacja jest taka sama: w każdym telefonie otrzymujemy Super AMOLEDA 6,7 cala, Full HD, proporcje 20 do 9. Wysoko ceniam szczegółowość obrazu, nawet małe teksty czy też ikony są zawsze doskonale czytelne. Bardzo bardzo dobrze wypada maksymalna jasność, do tego nasycone barwy, natomiast natywnie kolory są nieco zimne, to sobie możemy skorygować. Oczywiście rewelacyjna prawdziwa czerń, dobre kąty widzenia, a także HDR oraz HDR10+, w wypadku S10 Lite. W ramach segmentu ekranu ponownie każdy Samsung zdobywa jeden punkt. Wbudowane baterie także są takie same, mamy na pokładzie 4500 mAh, w zestawie dostajemy ładowarki o mocy 25W, to bardzo cieszy. Zabrak niestety ładowania indukcyjnego, natomiast S10 Lite ma jeden atut, pozwala na ładowanie o wyższej mocy, ale wymaga to zakupu innej ładowarki, wtedy uzyskujemy 45 W. Myślę, że w każdym przypadku mamy gwarantowane 5 do 6,5 godziny pracy na ekranie, a to oznacza jeden albo nawet dwa dni bez potrzeby sięgania po ładowarkę. Za baterie obydwa telefony dostają jeden punkt, ale bonusowe pół punktu za to, że S10 Lite może oferować ładowanie o wyższej mocy. Możemy zobaczyć, że pod wieloma aspektami telefony są do siebie bardzo podobne albo nawet identyczne. Natomiast spore zmiany czekają nas w temacie wydajności. Galaxy S10 Lite napędza Snap 855, czyli flagowy procesor z 2019 roku. Mamy 8 GB ramu, do tego 128 GB wbudowanej pamięci. Możemy to rozbudować za pomocą karty microSD na pokładzie NFC Bluetooth 5.0, a także nowy Android 10. Note 10 Lite. Wyposażone w Exynosa 9810. Ciekawostka polega na tym, że taki sam procesor znajduje się na pokładzie Note 9, zatem to flagowa jednostka, ale z roku 2018. Mamy 6GB ramu, do tego ponownie 128GB wbudowanej pamięci UFS 2.1. Oczywiście możemy ją rozbudować za pomocą karty microSD. W kwestii łączności mamy tutaj NFC Bluetooth 5.0, a system to ponownie Android 10. Zapewne wiecie, co powiem na Temat działania. Oczywiście, sama specyfikacja, czy nawet wyniki w benchmarkach pokazują, że wydajnościowo lepszy jest Galaxy S10 Lite. Za każdym razem, kiedy korzystałem z tego smartfona, aplikacje startowały bardzo szybko. Każda operacja była wykonywana tak, jak tego oczekiwałem. Animacje systemowe zawsze były bardzo ładnie odwzorowane. Tego samego nie powiem na temat Note 10 Lite. Działa owszem, naprawdę zadowalająco, ale czasami dało się zauważyć takie drobne klatkowanie animacji. Natomiast aplikacja też nie startowała aż tak szybko. Tego typu działanie systemu na pewno każdemu wystarczy, nie ma tutaj powodów do obaw. Zwracam jedynie uwagę na to, że system w Galaxy S10 Lite będzie po prostu szybszy. Wystąpiła także jedna sytuacja, kiedy w note aplikacja aparatu spowodowała ponowne uruchomienie telefonu, ale wydarzyło się to tylko jeden raz. Sporym atutem Note 10 Lite jest Rysik Espen. To chyba taka najważniejsza cecha, która decyduje o wyborze nouta albo S10 Lite, dlatego warto zastanowić się, czy S PEN potrzebujemy. Jestem zdania, że Rysik od wielu lat sprawia, że telefony Galaxy Note są wyjątkowe i fajnie, że Samsung postanowił wprowadzić nieco tańszy wariant oferujący tego typu rozwiązanie. Wracamy do naszej punktacji. W aspekcie wydajności punkt zdobywa Galaxy S10 Lite, natomiast bonusowo za systemowe funkcje rysika S PEN punkt przyznaje także dla NOTA 10 Lite. Na pokładzie Galaxy S10 Lite mamy trzy obiektywy. 48 megapikseli f2.0 fokus z wykrywaniem fazy oraz Super Steady OIS, do tego jeszcze sobie wrócimy. Kolejny obiektyw to oczywiście szeroki kąt, a trzeci to dedykowany aparat makro. W naucie 10 light ponownie trzy obiektywy, natomiast specyfikacja aparatu jest inna. Bazowy obiektyw to 12 megapikseli f1.7 czyli jaśniejszy, oferuje szybki autofocus dual pixel z wykrywaniem fazy zamiast dedykowanego aparatu makro podwójny telezoom, a trzeci obiektyw to oczywiście szeroki kąt w każdym telefonie, jego pole widzenia to 123 stopnie. Co ważne w naucie 10 Lite zarówno bazowy obiektyw oraz telezoom mają stabilizację optyczną. Nagrywane filmy moim zdaniem jakościowo są bardzo podobne jeżeli chodzi o szczegółowość oraz kolory, choć tutaj nieco lepszą dynamikę barw zapewnia S10 Lite. Bardzo mi się Podobało, że możemy filmować za pomocą każdego obiektywu, pomijając oczywiście makro w Galaxy S10 Lite. Sporem atutem jest opcja zmiany obiektywu w czasie nagrywania, a kolejna zaleta to nagrywanie 4K za pomocą aparatów do selfie. Obydwa telefony na froncie mają kamerkę. 32 megapiksele o jasności 2.2. Super Steady OIS w Galaxy S10 Lite polega na tym, że soczewka jest ruchoma. To pozwala na korygowanie wychylenia smartfona i nie odbywa się kosztem kropowania kadru. Telefon decyduje automatycznie kiedy użyć tego trybu, aby zapewnić najbardziej stabilne ujęcie. Samsung przygotował nawet tabelę, która porównuje to z nagrywaniem Super Steady, które ma każdy z testowanych smartfonów. Każdy telefon gwarantuje bardzo dobre jakościowo zdjęcia w dzień, są one bogate w ale kiedy wybrane zdjęcie sobie powiększymy, to da się zobaczyć, że nieco lepsze detale zapewnia Galaxy S10 Lite, to jest raczej oczywiste. Natomiast ta różnica szczerze zbyt duża nie jest. Oczywiście mamy wykrywanie scen, sprawia to, że barwy na zdjęciach są bardziej nasycone, mi się to akurat podoba, ale zawsze tego typu korekcje możemy sobie wyłączyć. Zauważyłem, że fotografie z Nauta 10 Light mają takie cieplejsze kolory i występuje na nich mniej szumów w ciemniejszych elementach kadru, za sprawą jaśniejszego obiektywu. Co do obiektywu, który ma szeroki kąt, dobre zdjęcia uzyskujemy wtedy, kiedy nasze otoczenie jest jasne, ale ale zwracam uwagę na to, że ten aparat w każdym smartfonie wspiera tryb nocny. Fotografie nocne raczej nie są porywające, ale bardzo cieszy mnie, że automatyka nie stara się na siłę sprawić, aby były one bardzo jasne, a to oznacza, że barwy, czy też sam wygląd zdjęcia jest naturalny. Zobaczymy, oczywiście, pewne szumy, nie ma także co się spodziewać, bardzo dobrych detali. Natomiast cieszy obecność tego trybu dla kamerki do selfie. Aparaty oceniam podobnie, zatem obydwa smartfony dostają jeden punkt. Przechodzimy do podsumowania. Oba telefony okazały się udane, ale gdyby nie brać pod uwagę rysika S -Pen, myślę, że nieco lepszym wyborem będzie S10 Lite. Oferuje specyfikację, która jest bardziej wydajna, jest także lepiej wykonany. Oczywiście mamy tutaj pewne braki w porównaniu do flagowców, ale to są takie rzeczy, które nie są aż tak super ważne, jeżeli podejmujemy decyzję o wyborze danego smartfona. Chociażby jest to ładowanie indukcyjne, myślę, że można bez tego żyć. Wiem, że sporo osób mówi o tym, że plecki w S10 Lite są plastikowe, natomiast jestem zdania, że w testowanej wersji białej. Na tyle umieszczono szkło. Nasza punktacja wygląda następująco: Galaxy S10 Lite uzyskał 7,5 punkta, a Galaxy Note 10 Lite otrzymuje 6,5 punkta. Oczywiście różnica w cenie spora nie jest i, tak jak mówiłem, wybór determinuje rysik SPEN. Warto brać pod uwagę, że taniej możemy nabyć chociażby Galaxy S10E. A w podobnej cenie Galaxy S10, a są to flagowce z roku 2019. Dzięki za obejrzenie, czekam jak zawsze na Wasze komentarze. Łapeczka w górze mile widziana, jeżeli to porównanie przypadło Wam do gustu, a tymczasem do zobaczenia.